Bezpiecznie, komfortowo, szybko i profesjonalnie. Tak działa salon i serwis grupy Ukleja na Zawadach. Sercem tego miejsca jest zgrana i uśmiechnięta załoga. Klienci, jeszcze zanim przekroczą próg salonu, też mogą czuć się swobodnie. Łatwy dojazd i spory plac w otoczeniu zieleni pozwalają na moment zapomnieć o codziennym zgiełku i przenieść się w świat motoryzacji. Tu bez pośpiechu można wybrać auto swoich marzeń, a sztab specjalistów czuwa nad tym, by nasze nowe auto idealnie odpowiadało potrzebom i możliwościom finansowym. Nowe auto niekoniecznie musi być bowiem pojazdem, który kilka tygodni temu wcześniej zjechał z taśmy produkcyjnej, bo jak nowe, są też auta z tego placu, wyselekcjonowane i sprawdzone. Pewne auta używane też można znaleźć w salonie na Zawadach, zostawiając w rozliczeniu swój stary samochód. Sercem tego miejsca jest jednak niedoceniany często serwis. Faktycznie dla tych, którzy chcą mieć każdego dnia do dyspozycji auto w idealnej kondycji, praca mechaników nie wydaje się niczym ciekawym. W tym przypadku za szklanymi drzwiami spotkamy jednak ludzi z prawdziwym powołaniem, którzy mają do dyspozycji najnowocześniejszy sprzęt i potrafią z niego korzystać, nie obciążając zbytnio kieszeni kierowców. Serwis działa szybko i dokładnie, a ceny usług są dostosowane do oczekiwań klientów. Szybka ścieżka diagnostyczna pozwala zbadać zbieżność kół, a ta jest przecież kluczowa dla każdego kierowcy, bo dzięki niej możemy liczyć na stabilne i bezpieczne prowadzenie. Kontrolowana jest też skuteczność tłumienia amortyzatorów i działanie hamulców. Do tego kontrola działania i ustawienia świateł i błyskawiczny test akumulatora. Cała operacja trwa ledwie kilka minut. Co ważne, na takie badanie można tu przyjechać pojazdem każdej marki. Możemy tu wykonać także rutynowy przegląd techniczny. Czasem jest tak, że auto musi zostać na warsztacie nieco dłużej. Wtedy każdy klient otrzymuje bezpłatnie samochód na czas naprawy. Mechanicy z zachowaniem najwyższej kultury technicznej wyceniają i usuwają awarie, a auto już po naprawie trafia na myjnię. Co ważne, nasz ukochany samochód jest nie tylko dokładnie myty z zewnątrz i w środku, jest też dokładnie odkażany przed wydaniem klientowi. Często to, czego nie widać, skrywa największe tajemnice. I tak jest w tym przypadku. Bo w podziemiach salonu i serwisu też pracują fachowcy. Część z nich w sterylnych warunkach dba o stan powłoki lakierniczej naszego ukochanego auta. Usługi detailingowe to nowość, z której korzysta coraz więcej osób. Na tych stanowiskach pracują już mechanicy. Takie rutynowe czynności jak wymiana opon czy klocków hamulcowych to dla nich kwestia kilku czy kilkudziesięciu minut. Nie ma tu jednak mowy o niedokładności czy pośpiechu. Choćby dlatego, że wyważanie kół to także kluczowa sprawa dla bezpieczeństwa. Opony można przechować tutaj. W magazynie w podziemiach jest ich kilkadziesiąt tysięcy i są one przechowywane w odpowiednich odległościach, pozycji, w odpowiedniej temperaturze i z zachowaniem norm wilgotności. Magazyn robi wrażenie. Sporą niespodzianką dla ekipy naszego programu był jednak ten samochód. Choćby dlatego, że dzięki inicjatywie załogi byliśmy jedną z pierwszych ekip, która mogła przyjrzeć się dokładnie, jak prezentuje się nowa Toyota Yaris. Nowa, choć świetnie znana. Zaskakująca, choć w zasadzie klasyczna w swojej formie praktyczności i niezawodności. Toyota Yaris, a konkretnie jej nowe wcielenie, które w tej chwili oglądamy, to istna świeżynka w salonach Toyoty. Ten samochód jest o tyle poprawiony w stosunku do poprzednika, że po pierwsze ma nieco obniżone nadwozie, co sprawia, że prowadzi się po prostu lepiej. Po drugie ma większy rozstaw osi przy nadal niewielkich gabarytach zewnętrznych, co oznacza, że ten niewielki pojazd pomieści wygodnie 4 osoby i można nim śmiało podróżować nie tylko po mieście, ale dosłownie przez całą Polskę czy Europę. To, co mamy pod maską, to nowe hybrydowe trzycylindrowe 1.5, a co za tym idzie, dzięki temu motorowi możemy płynnie poruszać się w ruchu miejskim, bo na średnich obrotach on naprawdę całkiem przyjemnie jeździ, a jest bardzo ekonomiczny i ekologiczny. Co ważne,
Dodatkowo w stosunku do poprzedniej Toyoty Yaris, do poprzedniej generacji tego samochodu, poprawiono wyciszenie wnętrza, na które czasem narzekali niektórzy klienci. Tutaj pojawiły się także nowe systemy bezpieczeństwa wspierające kierowcę podczas tego najgorszego, ale też wspierające pasażerów. Oprócz tego multimedialny system, który łatwo sparować niemal z każdym telefonem i wszelkie inne udogodnienia dla kierowców i pasażerów, także tych siadających na tylnej kanapie. Na jazdy próbne nową Toyotą Yaris można się już umawiać nie tylko na Zawadach, ale także w salonie w Suchym Lesie.